czyny ojców i praojców naszych i tradycję państwa jako zorganizowanej siły, która była kiedyś podmiotem, nie przedmiotem, ale realnym podmiotem w współczesnej Europie, a był czas Polski Jagiellońskiej, że była potęgą największą. Dlaczego przetrwało? Dlaczego udało się, pomimo tak potężnych przeciwności i trzech potężnych zaborców, którzy czynili wszystko, aby nas wynarodowić, pozbawić pamięci historycznej, narodowej tradycji polskości szeroko rozumianej? Przetrwała dlatego, że była w sercach i umysłach ludzi, a zwłaszcza współczesnej elity, i że byli twórcy nastawieni patriotycznie, którzy zagrzewali serca i umysły. Przecież dzisiaj ci, którzy wykluczeni zostali z lektur szkolnych, właśnie wtedy tworzyli podstawy odrodzenia Rzeczpospolitej. Wielcy wieszczowie, Norwid, który pisał wspaniałe wiersze, dzisiaj już prawie zapomniany, poeci, pisarze, Reymont, Sienkiewicz. I jeszcze dzisiaj, gdy biorę niektóre jego książki do ręki, to drży mi serce. To wszystko dzisiaj trzeba również kultywować. To nieprawda, że wolność uzyskuje się raz na zawsze i nie trzeba jej bronić. Trzeba ją zdobywać ciągle, dzień po dniu. A dzisiaj nie chodzi tu o spory polityczne, bo te są nieuniknione, dopóki jest demokracja. Ale dzisiaj wielu jest takich, którzy są patriotami inaczej. Uważają, że polskość to nienormalność, że będzie nam lepiej w wspólnym europejskim domu, gdzie będziemy obywatelami drugiej kategorii. Nie chcę tego wątku rozwijać, ale właśnie tu, na ziemi niebieskiej, gdy przemawiam do elity tej bardzo patriotycznej ziemi, chcę powiedzieć wyraźnie, że Polska będzie trwać wiecznie wtedy, jak w historii i dokonań ojców i praojców naszych z serc i umysłów nie wyrzucimy, gdy będziemy ją kultywować i święcić, gdy młodzież będziemy wychowywać w duchu patriotycznym, realnym, nie budując sobie nowych wrogów, ale przypominając tym, którzy prześladowali ojczyznę i dokonywali czynów haniebnych, że jeszcze się za to nie rozliczyli, a już dzisiaj nauczają nas, jak powinniśmy żyć. Proszę Państwa, na koniec chcę powiedzieć o pewnym słowie, które moim zdaniem jest słowem najważniejszym w dzisiejszych czasach. To takie proste słowo. Prawda. Czy Państwo nie uważacie, że w ojczyźnie naszej umiłowanej słowo to traci sens i zaczyna zamierać? Nie ma wolności bez prawdy, a wolność jest dla narodu absolutnie najważniejsza. Człowiekowi do życia potrzeba jedzenia, schronienia, ale trzeba też wolności jako tego dobra, z którego wynikają wszystkie inne. Zatem uwierzcie staremu politykowi i pielęgnujcie nade wszystko to słowo, prawda. Sprzeciwiajcie się tym, którzy obok prawdy nawet nie przechodzili, a dzisiaj nauczają nas jako autorytety. Takie autorytety prowadzą nas na manowce. Jak powiedział Witos, wielki polski patriota z Płopa pochodzący, ja chłopski syn, to powtarzam. Polska winna trwać wiecznie i będzie, dopóki my żyjemy. Dziękuję Państwu.